Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z 6. sezonu serii Snapcraft i jednocześnie 313 całego cyklu Snapcrafta po reboocie. No niestety, sezon 5 zakończył się niespodziewanie, za szybko i niedokończony. Niestety straciłem ten save, ale nie ma co się rozczulać, po prostu trzeba iść dalej i zacząć, mam nadzieję, nową, równie epicką przygodę, ale w oczekiwaniu na Minecrafta 1.17 i 1.18. Zostawcie, moi drodzy, dużo łapek w górę, żeby była motywacja, żeby dalej tego Snapcrafta ciągnąć, chociaż mam nadzieję, że ta motywacja sama z siebie się znajdzie podczas gry, więc zaczynamy! Wow! Dziwne, kiedy wchodzi się w single player, a tutaj nie widać żadnego wyboru światów, tylko po prostu tworzy się nowy. No niestety mamy czystego Minecrafta, żadnych screenów, żadnych resource packów, nic. To wszystko przepadło, ale więcej szczegółów zdradzę wam w dalszej części odcinka. Nazwijmy sobie to po prostu Snapcraft 6, nie bij, Snapcraft 6. I zobaczmy, co ciekawego nam tutaj generator da. Nie mam żadnego seeda wybranego, powiem wam więcej, nawet nie ma specjalnego pomysłu na nową bazę. Taka dosyć śmieszna sytuacja, bo kilka dni temu pamiętam, że jakiś widz zapytał się mnie, czy mam jakieś pomysły na bazę na Snapcraft 6. Ja odpowiedziałem tak pewny siebie, że haha, zanim Snapcraft... O Jezu, tajga, nie. Zanim Snapcrafta 6 zrobimy, to jeszcze dużo czasu minie, nie ma co się jeszcze nad tym zastanawiać. No i wychodzi na to, że jednak widz miał rację. No czasem tak się zdarza. Co się stało? Ostatnio, czyli dla mnie wczoraj, o czekajcie, fajny save, fajny spawn, blisko wioska, blisko morze. Ja zawsze lubię mieć spawn gdzieś w okolicach wody. Jest pustynia. Ej, próbujemy. Dobra, zostawiamy tego save'a, może coś ciekawego tutaj będzie. Chodzi o to, że niestety to był 15 bodajże, nie, 16. 16 rano, czyli kiedy to oglądacie, w sumie nie wiem, czy ja wam to zdążę jeszcze wrzucić w sobotę, czy dopiero w niedzielę, ale postaram się w sobotę, najwyżej to będzie taki wieczorny odcinek. Włączam komputer, a tutaj po prostu się wyświetla komunikat o tym, że trzeba zresetować komputer, tak na niebieskim tle z tą wielką, smutną minką. Ja próbowałem oczywiście uruchomić narzędzie do naprawiania, żeby po prostu jakby przywrócić starszy punkt w czasie. Niestety nic takiego nie było możliwe. No dobra. Próba kolejna, wsadzam sobie płytkę z Windowsem w napęd, próbuję zainstalować system, a właściwie zresetować system do ustawień początkowych, bo to podobno wtedy nic Minecrafta ani żadnych moich plików nie rusza, po prostu system jakby się nadpisze od nowa, coś w tym stylu, no ekspertem jestem, ale tak mi się wydaje, że to tak działa. Niestety nie było możliwe, ponieważ jakby mój dysk M2 SSD, na którym miałem system, został zablokowany, taka informacja właśnie była, nie można nadpisać systemu, bo dysk został zablokowany, coś tam odblokuj. Próbowałem komendami zgodnie z poradami w internecie to odblokować, niestety nie było to możliwe. Wtedy z porad, które mi pisaliście, za które wam niesamowicie dziękuję, byliście niesamowicie pomocni jako widzowie w komentarzach, wielkie, wielkie dzięki. Podpowiedzieliście mi, aby na pendrive zainstalować Linuxa i przez Linuxa wyciągnąć sobie pliki. No dobra, faktycznie mi się tak udało, ale okazało się, że w folderze AppData roaming nie ma .minecraft. Znowu mi pomogliście, powiedzieliście mi, że wszystkie pliki na Linuxie z kropką na początku są ukrywane. I jaka była moja ulga, kiedy faktycznie udało mi się to odblokować i pojawił się .minecraft. Ale jednocześnie jakie było moje niesamowite zdziwienie, kiedy w tym folderze nie było save'ów, folderu save, nie było folderu screenshots, nie było folderu resource packs, nie było folderu version, dosłownie jakby wyparowało. Nie mam pojęcia, ja nie jestem jakimś, mówię, ekspertem w sprawie komputerowych, ale co nieco to ja się na tym znam i z tego co wiem samo nie może to wyparować. Próbowałem sobie odzyskać to przy pomocy programu Recuva, bodajże się jakoś to nazywa, podobno najprostsze do odzyskiwania plików i niestety, czekajcie, bo ja nie zrobiłem patyków, niestety folder .minecraft nie zawiera tych plików. Nawet jak patrzyłem na wagę tego folderu, no to waga też jest 400 mega, gdzie sam jeden save Snapcrafta ważył ponad 12 giga, a dodatkowo miałem kopię, czyli już mam 24 giga. Miałem ponad 15 chyba giga screenshotów, sprzed chyba nawet 6 czy nawet 7 lat zbierałem to wszystko. Tego wszystkiego nie ma. Naprawdę nie mam pojęcia, jakim cudem to się mogło stać. Mówię, ja nie jestem ekspertem, ale z tego co wiem, same pliki nie mogą z siebie wyparować. Wiem, że była jakaś aktualizacja, ale czy aktualizacja może usunąć takie pliki? No nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, ale wiem, że była w nocy aktualizacja. No i po tej aktualizacji, kiedy komputer już wyłączył, bo tam było uruchom ponownie, zaktualizuj, uruchom ponownie, zamknij i uruchom ponownie, no to wybrałem zamknij i uruchom ponownie, bo już było po 3 w nocy, chciałem po prostu iść spać. Wstaję rano, wstaję koło południa właściwie i zastałem widok, o którym już wam mówiłem i tak niestety straciłem wiele moich plików. Na szczęście te, które były na tym dysku 2 terabajtowym, moim HDD, tak zwanym talerzuwie, czyli moje intra i tak dalej, na szczęście to wszystko przetrwało, więc mogę dalej kontynuować nagrywanie, ale największą stratą są oczywiście pliki minecraftowe, których mi niesamowicie szkoda i powiedzmy, że się troszeczkę nauczyłem. I tutaj mam przenośny dysk, co prawda HDD 320 GB, ale ja go sobie podłączam zaraz do komputera i co najmniej raz w tygodniu muszę, po prostu muszę zrobić kopię save'a na to i wszystkich moich najważniejszych plików. Chociaż, no, ktoś napisał, szczerze, chociaż troszeczkę nie było mi to wtedy do śmiechu, kiedy szukałem tych plików, ale ktoś napisał bardzo mądrą myśl, że ludzie dzielą się na 2 typy. Ci, którzy robią kopie zapasowe i ci, którzy dopiero zaczną je robić. Ja robiłem oczywiście kopie zapasowe Snapcrafta, tylko bardziej pod względem takim, że o, wywali mi prąd, no to będę miał kopię, bo robiłem kopię w tym samym folderze co Snapcraft. Po prostu Snapcraft był, ogólnie w folderze save był taki folder, który się nazywał kopie i w tym folderze były wszystkie moje kopie światów, na przykład Cavecraft tam czekał na wznowienie albo na usunięcie. Tak samo Snapcraft co kilka tygodni czy tam dni robiłem taką kopię save'a. No ale... jest, jak jest. No trudno, zaczynamy moi drodzy, zaczynamy. Aktualnie jest godzina, jak widzicie, 18:09, 17 kwietnia, więc można powiedzieć, że około godziny 18 wystartowałem z tym Snapcraftem. Można zapisać tę datę. Bednariusz, którego serdecznie pozdrawiam, z pewnością to zapamięta. Jeżeli komuś jest przykro z powodu tego, że Snapcraft 5 został zakończony, no to powiem tylko tyle, że no cóż, show must go on. Ja też nie jestem z tego powodu jakoś specjalnie zadowolony. Tyle planów, taka fajna baza miała nam, moi drodzy, tam powstać. Latająca wyspa była przepiękna. Wieża alchemiczna, dałem w nią tyle serducha, tyle wszystkiego, to miało być tak ładnie skończone. Zacząłem robić magazyn, miał być zastąpiony on Deep Slate. I niestety, wy nawet nie widzieliście ludziska tej mini kopuły nad magazynem, która była śliczna. Chyba kopuła mi przyniosła pecha co do tego Snapcrafta. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia, ale wiem, że no... jest mi również przykro, ale no cóż, mówię, show must go on, czyli trzeba lecieć dalej, nie ma co się załamywać, nie ma co tutaj... Czy tu w ogóle nie ma wieśniaków? Nie ma co rozpaczać nad tym. Ważne, że nie straciłem plików chociażby i dostępu chociażby do mojego kanału i dalej możemy lecieć. No trudno, troszeczkę szybciej zaczęliśmy Snapcrafta 4, bo co ciekawe, miałem nagrane 2 odcinki, moi drodzy. 2 odcinki z... dobra, zostawiam sobie tę wioskę i lecimy gdzieś dalej. Miałem nagrane 2 odcinki z Snapcrafta właśnie 5, gdzie wybieraliśmy się w poszukiwaniu nowych rzeczy z 1.17. Jeden odcinek wyrenderowałem i co ciekawe, jest on dostępny na tym dysku, gdzie są te wszystkie pliki, ale waży on 0 bajtów, po prostu nic nie waży. Odzyskałem na przykład, po prostu znajduje się na przykład plik nagrań, widać tam moją paszczenkę, widać tam całą rozgrywkę, ale natomiast głos też waży 0 bajtów. Tak jakby te pliki niby istnieją, ale nic nie ważą. Tymi programami, właściwie tym jednym programem do odzyskiwania, niestety też nie udało mi się tego odzyskać, więc no jest aktualnie jak jest. No i stwierdziłem, że dobra, no nie pozostaje mi nic innego jak, no niezbyt szczęśliwie, niezbyt chętnie, ale zacząć nowy sezon. Mam nadzieję, że kwestia tygodnia, 2 i już nawet nie będziemy pamiętać o Snapcraftie 5, tylko będziemy sobie Snapcrafta 6 dalej rozwijali. No i właśnie, Snapcraft 6 miało zostać odpalony i to dosyć już niedługo, właściwie to na wakacje, kiedy letnia aktualizacja by się pojawiła, no ale jesteśmy zmuszeni uruchomić go troszeczkę na początku, powiedzmy, maja. I do kiedy on potrwa? Zapewne mniej więcej do wrzesień, październik. No, czyli mamy jakieś pół roku tutaj gry. I tak Snapcraft 6 miał być takim luźniejszym sezonem. Nie będę robił tutaj wielkiej bazy, nie będzie to dziura 241×241, nie będzie to kopuły 201×201, chyba. Ale mam plan zrobić jakąś taką troszeczkę skromniejszą bazę, również ładną i też ciekawą. I mam tutaj kilka koncepcji. O proszę, tego właśnie potrzebowałem, czyli piramidki. Ona pozwoli mi chyba zdobyć, ty messo obok jest. Pozwoli mi zdobyć, mam nadzieję, fajne jakieś surowce. To potrzebuję jeszcze kamienia, więc pozwólcie, że sobie troszeczkę niżej tutaj zejdę. Kontynuując, jakie mam pomysły na bazę? Aktualnie kilka i powiem wam szczerze, nigdy jeszcze nie miałem okazji, nigdy nie miałem, można powiedzieć, przyjemności osiedlić się w Endzie. Co byście powiedzieli, żeby zrobić właśnie bazę w Endzie? tam byśmy sobie całą wyspę zagospodarowali, na przykład wyłożyli ją mchem, bo z tego co wiem, mech nie może być podniesiony przez Endermany, więc ona byłaby pięknie zielona. Do tego jakieś tam budyneczki, jakąś może wioskę, coś tego typu. Całe słupy obsydianowe albo pięknie by się gdzieś wykorzystało, albo na przykład zjechało, nie wiem, zobaczymy. Dodatkowo mam też pomysł, żeby zrobić może jakąś taką dziurę, niewielką, max 100 na 100, ale w wodzie, sobie na przykład ją wysuszyć. Z tego co wiem, Filza swego czasu coś takiego miał i tak sobie myślałem, żeby zrobić coś podobnego. Mieliśmy może nie o jakimś kształcie charakterystycznym jak na poprzednim sezonie, takiego kwiatka, koniczyny, tylko nawet coś zwykłego, okrągłego. To jest mój drugi pomysł, chociaż on ma niewielkie szanse raczej na zrealizowanie, raczej no nie spodziewajcie się, że ja to zrealizuję, bardziej bym się ku endowi skierował. Jednak może to wy, moi drodzy, macie jakieś dużo lepsze pomysły na bazę. Nie ma być ona ogromna, nie ma jakiegoś niesamowitego wrażenia robić. Ma ona być taka po prostu, żeby coś tam w niej można było, że tak powiem, mieć. Całkiem ładna, całkiem robiąca wrażenie, ale skromna, powiedzmy. Coś może na pokroju sezonu pierwszego czy drugiego, no bo trzeci sezon to już były latające wyspy, takie coś większego. Sezon czwarty to wiadomo, kopuła. Ale ten sezon raczej będzie szedł w stronę korzeni. Czyli coś niedużego, coś skromnego, ale mimo wszystko całkiem ładnego. Taka jest aktualnie moja koncepcja, chociaż nie mogę powiedzieć wam, że na 100% tak będzie, no bo powiem wam szczerze, w ciągu ostatniego tygodnia cały pogląd na Snapcrafta i ogólnie rozwój Minecrafta tak się cholernie zmienił, że to jest szok. Zaczęło się to oczywiście od środy, kiedy Mojang zdecydowało podzielić aktualizację na dwa etapy. Pierwszy etap to oczywiście będzie aktualizacja letnia, która doda Glow Squidy, kozy, itp. itd. na naszego Minecrafta, a Warden, Deep Dark i oczywiście przede wszystkim większe jaskinie, nowe góry pojawią się dopiero w aktualizacji świątecznej. I już na aktualizację świąteczną właściwie na snapshoty, które będą się wtedy pojawiały, chociaż pierwsze snapshoty podejrzewam, że jeszcze będą na ten sezon, no bo podejrzewam, że w ciągu wakacji one będą się pojawiały, więc świetnie, bo na tym sezonie będziemy sobie te snapshoty testować, a wtedy jak będzie blisko wydania aktualizacji, już będą wersje może pre-release, albo może w ogóle wyjdzie październik, listopad, grudzień, to już jest taki etap bardzo bliski sobie, jeżeli chodzi o daty, to może właśnie, nie odpaliłem, nie? Nie. To może właśnie wtedy odpalimy sobie już Snapcrafta 7, chciałem powiedzieć 8, ale bez przesady. Look of the Sea 3, cudownie, przyda się z pewnością. Z pewnością się przyda, biorę sobie to. I tak mniej więcej, moi drodzy, wygląda ten mój plan, ale jak już mówiłem, no plany... Nie ma chyba czasem sensu mieć tych planów, no bo... Różne decyzje niezależne od nas mogą nam te plany pokrzyżować, ale no nie jestem fanem posiadania planów, ale taki jest koncept, taka jest nadzieja, słowo nadzieja jest tutaj jak najbardziej, myślę, w porządku. Taka jest nadzieja na tego Snapcrafta i mam nadzieję, że ona nam się uda. Mam nadzieję, że ta nadzieja się uda. W ogóle mamy tutaj zajączki, przydałoby się może zrobić sakiewkę w końcu, chociaż to jest mały, to nic nie dropnie, ale ten duży skórę mógłby dropnąć, ale dropnął żarełko. No dobra, muszę tam w ogóle po żarełku się zaraz moje wrócić. Czekaj, chodź tu, przyjacielu. Nie, no kurczę, one nic nie dropią ciekawego. Ja pierniczę. Też możliwe, chociaż nie obiecuję, że zeświruję i na tym sezonie zrobię, ale nie obiecuję, naprawdę nie obiecuję, zrobię sobie... beacon z Netherite'u. Jest to pod wielkim znakiem zapytania, możliwe, ale raczej nie. I jeżeli chodzi o na przykład farmę jądrowych szkieletów, to sobie już raczej ją tutaj odpuszczę. Strasznie żałuję, że nie pobiłem rekordu na Snapcrafcie 5, jeżeli chodzi o moje łydery. Tak strasznie z tym zwlekałem. Nie chciałem robić tego za szybko, chciałem się do tego fajnie przygotować. Chciałem przede wszystkim przez długi czas czekać na te nowe jaskinie. Bardzo miałem taki fajny pomysł, żeby gdzieś tam blisko Bedrocka na minus 60 kratce zrobić te wielkie pomieszczenie i sprawdzić, jak duże pomieszczenie one zrobią, te widery. No ale jak już mówiłem, w środę te plany zostały pokrzyżowane, czwartek był ostatni live ze Snapcrafta, a piątek wszystko szlak trafił. No niestety, jest jak jest, więc czy tutaj będę robił farmę widerowych szkieletów? Może nie taką jak tam, nie będę tutaj się bawił w zabicie 100 tysięcy widerowych szkieletów, ale na pewno jakąś tam chociaż platformę zrobię, żeby one gdzieś tam się pojawiały. Może troszeczkę pół bloków wyłożę, nie wiem, zobaczymy jakie tutaj twierdze będą na mnie czekały w Netherze. Jeżeli będzie coś fajnego, to coś fajnego zrobimy, a jeżeli nie, no to nie. Chociaż no pewnie sporo beaconów na tym sezonie chcieć będę miał. Te słowa do siebie nie pasują kompletnie. Tak patrzę, moi drodzy, na tej pustyni, czy coś ciekawego pokroju jakiejś wioski na mnie czeka, ale niestety widzę, że nie. Ale jest tutaj na przykład zajączek. Czekaj. Łapka, ale ja bym wolał skórę królika. Teraz na początek by nam się z pewnością taka sakiewka przydała i spróbujemy ją sobie zdobyć. W ogóle jeżeli dotrwaliście, moi drodzy, do tego momentu odcinka, to napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tym, że Snapcraft 5 się zakończył. Czy raczej jest wam szkoda tego save'a, chcielibyście zobaczyć, jak on był skończony, czy może już wam Snapcraft 5 się nudził i cieszycie się, że jednak zaczyna się ta przygoda od nowa. To niech będzie to słowo klucz dzisiejsze pierwsze. Będę wiedział właśnie, co o tym przy okazji sądzicie i jednocześnie będę wiedział, że do tego momentu ktoś tam dotrwał. Jeżeli tak, to w ogóle też... A weź tak zejść, zostaw tę łapkę w górę, no mówię, pocieszenie po stracie tego 5. sezonu i motywacja, żeby dalej rozwijać ten 6. byłaby świetna. Świetna jak farmy, których nie wiem ile będzie na tym sezonie, ale ja sobie farm nie odpuszczę, bo Snapcraft myślę, że troszeczkę no jednak stoi tymi farmami. Ja lubię je robić. Chociaż będę też próbował robić inne farmy, niekoniecznie zawsze takie same jak robiłem na... O, no kolejna piramidka, ja właśnie czegoś takiego szukałem. Może jak się okaże, że to ta sama, ale chyba nie. Nie będę robił identycznych farm na przykład na sezonie 5. Spróbuję na przykład na ten sezon znaleźć fajniejszą farmę żelaza, farma złota. No właśnie, farma złota. Czy ja na ten sezon jeszcze wchodzę ponad Bedrock, czy nie? Nie wiem cały czas. Jeszcze nie zdecydowałem. Mówiłem ludziska na Snapcraftie 5, że na tamtym sezonie już wyszedłem ponad Bedrock, a co będzie z kolejnym, to nie wiem. I dalej to stoi pod znakiem zapytania, nie będę ukrywał. Bo może faktycznie zrobię tutaj taką fajną farmę złota, jak robiłem to wielokrotnie. Wiecie, to coś wpada? Nie. Jak robiłem ją wielokrotnie, na przykład aż 2 razy na sezonie 5, a tutaj byśmy zrobili jedną, ale taką naprawdę fajną, potężną, taką ekstra. I chociaż wiecie co, kości to ja sobie wezmę, bo zawsze mi się tam przyda, żeby coś wyrosnąć. Jaka bieda. Ej, naprawdę skromnie tutaj jest. Przynajmniej troszeczkę nici na te. Ale biednie. Mam troszeczkę nici na zrobienie sobie łóżka ewentualnie. Jajks. Mam nadzieję, że w ogóle nie jest wam za ciemno, jeżeli chodzi o oglądanie tego odcinka. Niby generalnie... O, jeden strzała poleciała. Jasność ma tutaj na maksa. Tak by było na maksa ciemno. Ja pierniczę, czekaj, uciekać. Uwaga, uciekać! Uciekać! Ujeny, nie, za ciemno. Tak się grać nie da. Ja nawet nie lubię tak grać, co dopiero jeszcze do nagrań. O, nie. Ja jak się dziwnie też baguję. Śmiesznie tak. Jakoś tak nienaturalnie, śmiesznie, dziwnie. Dobra, czy mam jakąś wioskę, bo tam bym mógł sobie wziąć oczywiście łóżko. Nie chcę mi się wracać już na spawn. Też nie wiem, gdzie ja zrobię bazę tymczasową. Nic, moi drodzy, nie wiem. Co to tu płynie? To płynie Axolotl! No dzień dobry! Witam cię, Axolotl. Siemaneczko. No jeszcze mnie nie stać na wiaderko specjalnie, żeby ci gdzieś zgarnąć. To raczej jest lawa. Wątpię, żeby to było jakieś takie... jakieś takie... coś typu wioska. Albo co innego, co ma łóżko. Na przykład, no iglo. Iglo to tym bardziej nie, jak nie wioska, to iglo tym bardziej nie. No dobra. Uciekamy gdzieś tutaj w tym kierunku. Zobaczymy, co ciekawego będzie tutaj na nas czekało. Aha, nie najadłem się. Tam jest chyba dalej jakiś ocean, nie? No dobra. Czy tym oceanem śmignąć, czy może wrócić się? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale chyba tak, chyba jakoś... Tak by trzeba było tutaj śmignąć. Na szczęście łódkę mam. Nie jestem takim debilem akurat, żeby tej łódki nie wziąć, zwłaszcza kiedy nic nie ma. Nie ma żadnej zbroi, ale mam nadzieję, że niedługo już się uzbroimy. Uzbroimy w zbroję netherite'ową. Fajne nawiązanie słowne, taka fajna gra słowna. Uzbroić się w zbroję. Jeny, jeszcze ten deszcz. Mam nadzieję, że bitrate jakoś specjalnie się nie psuje, jeżeli chodzi o nagranie. Przydałoby się kimnąć, wiecie. Oj, przydało i... No trudno, zrobię sobie 3 wełny. Następnym razem sobie... Chociaż no, wędkę też mi styknie. No to ja nie wiem, czemu ja tak z tym zwlekałem. Dobra, szybka akcja to musi być. Bardzo szybka, czekaj. Bierzemy sobie tutaj deski. Jest, łóżko. Jest i... Czekaj, to musi być bardzo szybka akcja. O, zdążę. Sweet dreams. Widać. Zdążyłem, brawo ja. Do widzenia. Ale fart. Ja pierniczę, ale fart. Dobra, tam chyba dalej jakaś pustynia będzie. Nie, to dalej messa. To dalej jest messa. No sporo przygód nas tutaj może czekać, moi drodzy. Sporo przygód i mam nadzieję, że je wszystkie będziecie chcieli ze mną przeżyć. Dodatkowo jeszcze wspomnę, że jeżeli chodzi o na przykład rzeczy, których nie robiłem na poprzednim sezonie, bo stwierdziłem, że są nudne, na przykład jak pokonanie smoka, no to tego typu rzeczy z pewnością będę chciał, moi drodzy, robić tutaj, na tym sezonie. Więc dobra, jest nie taka tragiczna godzina, spróbuję go jeszcze wyrenderować i za chwilkę wam jak najszybciej wrzucić na YouTube'a, więc przed chwilą nagrywany, jak to oglądacie, to jest to bardzo świeży odcinek i jutro będę chciał wam wrzucić odcinek kolejny, a potem odpalimy sobie live'a, żeby jakoś na tym live'ie się dozbroić. Więc dziękuję wam niesamowicie, moi drodzy, za obecność. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. I trzymajcie kciuki, żeby ten sezon naprawdę fajnie się rozwinął. Mam nadzieję, że już go nie stracę, no bo dysk czeka. Kąt się skaszani. Ups. Oby nie. Trzymajcie się, cześć.